Nie, ale nie w ogóle. Ja byś chłopie tam był, to byś zobaczył, że tam się nie da. No i myśmy byli i przejechali. A to mówię o byście chyba. No bo mówili o tym Szucze, że taki makabryczny, że nie dziwne, że rozwoła. No nie, z Wrocławia jest trochę kibiców. Pobiegłem tam i to jest. Jak on powiedział? Nie, to już dużo dalej. Nie, nie, ale myśmy przejechali to osobówką, nie ma problemu. O, chyba 10-letnim Passatem jechaliście. No takie wiesz, zaczęli odgryzywać. Co za różnica? Przy krzyżu stałem z gośćmi z tymi, co. Na Bohemii staliśmy na tym, na trocie na mostek. Ci z Wrocławia? No, ten co ojciec z synem, to za co roku jeżdżą na Bohemię, o proszę. No i? Jeżdżą dalej na Bohemię? Byli w tamtym roku na Bohemię. To nie wiem, co roku jeżdżą, bo my byliśmy 2 lata temu przecież. Nie? Jak byłem na Bohemię, to jeszcze ostatnio. Ja go nie szukałem na Bohemię. Na Bohemię, na Bohemię. Byli? No, no. Kurwa, gadasz ze mną przez telefon? Tutaj, wiesz jak skrócili OS? Lotna była na Przełęczy Sokolnej. Nie wiem, no. A meta stop była przed skrętem w lewo z głównej drogi, w Rzepce, nie? Tam już była meta stop i jechali, jechali tu normalnie. Tam już OS nie był. Ja też myślałem, bo myśmy się chcieli naciąć, bo ja chciałem wcześniej w Rzepce stanąć i pójść tam, bo tam łąką się podchodzi z blisko. Nawet na OS, ale coś mnie potknęło, my jedziemy prosto. I tam już gliniarze hajtowali, mówi nie, tam nie będzie OS. Ja też tak miałem, że do szutru dojadę. Że do szutru. A na jutro coś myśleliście? No właśnie rozmawialiśmy, bo myśmy jeździli, zanim się zakopaliśmy w tu przedwczoraj. Tyłem pojechać do OSM, zanim zamknął. I przed samym połączeniem z Sierpnicą, wiesz? Z tym, że auto ewentualnie zostawić za OSM, bo oni będą zjeżdżać do Sierpnicy i w lewo wjeżdżają na górę, na tą polanę, gdzie się shooter zaczyna. I ewentualnie tam wyjechać poza OS i troszkę się cofnąć, a jadąc, bo tam jest dość ciekawy zjazd. I przy samym nawet wjeździe koło Kościółka taki nawrót jest taki trochę w tył na lewo, taki, taka wjeżdża. Bo jutro dwóch OS-ów nie da rady, na pewno. Jutro też patrzę. Już, tylko czekaj. A drugi przejazd to nie wiem, czy na ten mostek, co ty mówiłeś. Tu nie przyjechać z powrotem do Wadu. Ego was. Jeśli chcesz OS-em przejechać, bo to jest ten zakręt tu z tyłu za wami. Ale nie ma OS-em. To jest tu asfaltówka. Tu był koniec szutu. I to jest cały czas asfaltówka. Na tym gdzieś odcinku, zobacz, to jest odkryty teren. I ten wjazd jest bardzo ciekawy. O, będzie to mowa. To się należy. Zaraz, poczekaj, teraz rozmawiamy. No masz. No dzięki bardzo, dzięki. Zaraz założę. Idź na całość. Górka wodna. No, górka wodna. Górka wodna. Proszę. Treblinki, tak? Szukam. Tam, jestem. A ty krzyżu nakryczyłeś? Black and white. Nie, tam się nie widziało. Nie, nie, ja to tak, ale... No, proszę pokazać. Ale ja nie widzę. Jakiś tam akcje nie. Nie, i bardziej w moją stronę. No, pięknie. No. Już nie będę pytał, dla jakiej telewizji kręcisz. Wytrwałej, na tym. Śmialiśmy się, ale bo... później był śmigłowiec. Śmialiśmy się, na tym śmialiśmy się, że ojciec... Na drugiej pętli latał i co chwilę tylko... No jak no widziałeś? Nie, moje też nie. Filmowali z góry całą... Ale to oni? No tak. No ja też mówię, że oni kręcą. Ja się śmiałem, bo jak te... Bo musieli taką pomoc drogową jak dla tirów wezwać z Wałbrzycha. Żeby jakoś wyciągnąć te samochody z tej rzeki, no bo to... A tam właśnie? No. No i na tym śmigłowiec z ojcem Ryzykiem latał. No. Ale to oni głęboko tam polecieli. 2 metry w dół było. No, dół 2 metry, do potoku. No ale ty też tam byłeś? No, no tak. Tylko, że to jeszcze raz. To myśmy byli już po. Jak myśmy dojechali tatą, gdybyśmy poszli w lewo.
Tak. Poszli w lewo. No my poszliśmy w prawo na bliżej startu w kamionkach, a troszkę dalej. No. I tam wpadali, za nami. No, no to wcześniej. Trasa. To wcześniej. OSM. Pod prąd odcinka. Pod prąd odcinka. Taki jest łuk. Nie, no ze skarpą, ze skarpą z murkiem i rzeką. Czym innym mówiłem, że ja już z tego łuku tam prosto. Wjeżdżając do Białej Sowy jest taki łuk. Tak. Ze skarpą widać, jakieś, nic nie widać. Jakieś 300 metrów przed, ale Białą Sową. Przed Białą Sową. Przed Białą Sową idąc odcinkiem. No, dzisiaj w nocy 5 stopni. To jest ten koleś, zrobił to, co był z Lechem na Barunce, ten kawałek. Nie chciałem, nie odchodzić. Ten aro cały. Ten kawałek robił ten aro, nie? Cały twój kumpel. Jaro. Czy Jaro, czy Aro. Jaro, Aro. Ale zachowywał się też zajebiście. Nie znam Grosza, nie ma nic do niego, ale teksty miał tamskie do niektórych tam ludzi. Gdzie, kiedy? Dzisiaj? Kto w mniejszościach Europy teraz jest? Nie, fajnie jest na Mazurach. Ja wiem, kawał drogi. Później do tym pogoda jest mniejsza. Cześć, wracisz na Kisie i pewnie. Przychyluję. Zobacz. Termin... W tamtym roku było... Czerwcowy termin był najlepszy. Widzisz, nie? Nic nie robię. Co chcę zrobić? Już! Wolasz mechanicę! To wam przyjechał. Ale mi się opóźniony jest. Bez dywacji. Złoty, bo u niego to jest złota jesień. Przegrałeś. Też on ma złotą jesień. Proszę? Na włosach.